Ty no. Tak właśnie. Powiem ci, że ja mam takie perwersyjne różne upodobania, że nawet Sankyonga mógłbym sobie kupić. Tak? Tak. Ja też. Rodiusa. Dzisiaj w autach weźciemy samochody, których Piotrek nie znosi. Czyli crossovery. Chociaż z tych dwóch, to jeden mi się nawet podoba. Mamy tutaj Hondę HR-V i Sangyonga Tivoli, czyli samochód z dziwnym logiem. Tutaj jest diesel, 1.6. Czy tak już zacząłeś? No, o, o. 115 koni mechanicznych. Jak się rozgrzeje, to nawet go nie słychać. I jak zwykle musi rozbierać, no. Panie, najpierw plastik, potem jakaś pianka. Pianka, żeby było ciszej. Tu styro. A, i zostaw, no. To, żeby było, nie, bo to wiesz, wibruje. I to musi być solidnie zamontowane wszystko. I proszę bardzo, klimatyzacja za 1234 zł, czyli ja mamy tutaj samochód nowy. Czym? Ja jestem bardzo rozczarowany. Czym? A jak kiedyś otworzyłeś maskę Sankyonga, to co było pod maską? 2.9 z Mercedesa. Dokładnie, silniki były z Mercedesa, można sobie było kupić porządne koreańskie auto z silnikiem Mercedesa, bo akurat Mercedes jeszcze w tamtych latach silniki tak było znośne. German Engineering. Tak. To iż, turbina jest. O, jaki ładny dźwięk. Turbina jest, tutaj się steruje turbiną, znaczy się zmienna geometria. Turbinka Kowalskiego. Jakie fajne brzęczadełko. Automatyczna skrzynia biegów, napęd na 4 koła. Prawdziwy crossover, a nie jakieś tam udawane coś. Crossover, czyli co? Samochód, który łączy wady i zalety samochodów z różnych segmentów. Jest nieco podniesiony. Dobrze, więc czyli łatwiej mamy wadę, bo się gorzej prowadzi. Tak, mamy wadę. Ale z drugiej strony, jak jest podniesiony, to można na przykład wjechać szybciej na krawężnik. Wiesz co? To jest Honda. Czyli szybsza niż wygląda. Szybsza niż wygląda i już ci mówię, ile ona ma. Otóż ona ma tych koni 130. Uuu, 15 koni więcej. 130 koni. I tak. Jakoś jak nie widać po niej, że miała więcej koni. W niskich obrotach? Nie jedzie. Trochę nie jedzie. Ale jak się wciśnie? To co, jak się wciśnie? Jedzie. Jak się wciśnie? Maską. Manualna skrzynia biegów, ale sześciobiegowa. Uuu, czyli razem 7 ze wstecznym. Dla mniej uważnych. Proszę bardzo. Crossover prawdziwy, mały, duży z zewnątrz, łączy mały... ze sobą zalety auta miejskiego w postaci małego bagażnika. Tak, ale przepraszam bardzo, o, masz podłogę, nie, możesz ją wyciągnąć. Ale powiem ci, że styropianu to oni w tym samochodzie nie żałowali. Czekaj, bo ja bym chciał to wyciągnąć. To jest ten sam styropian, który pod maską był na silniku? I widzisz, nawet zapasówki nie ma. Dałoby radę. Gdzie? No, ale włożyć, zamiast tego styropianu. Jak się skrzynka mieści? Tu się skrzynka ledwo mieści. Zabieraj skrzyneczkę ze sobą. O, proszę, no, jest głębokość skrzynki, ale tylko na środku. Pokazuję, objaśniam. Tak powinien wyglądać bagażnik. Tak, 470 litrów. Tak. A to tej samej wielkości samochód no mniej więcej właśnie. Jest. Ale zaczekaj, to idzie wszystko. Tu wprawdzie nie mamy koła zapasowego, ale... Wyciągaj to. Pod tym bagażnikiem mamy drugi bagażnik. Wyciągaj to. Który jest o pojemności bagażnika w Sangyongu. No właśnie. No. Proszę bardzo. No, no właśnie. I to, ty w mordę. I to chciałem ci powiedzieć. Okay. A masz Magic Seat'a tutaj, tak jak ty? Mam. Mam. O, i działa tak samo, jak w każdej innej Hondzie. No właśnie. No. No dobrze. No dobrze, tu mamy mnóstwo miejsca. A jak sobie siedziemy? No to też mamy miejsce. Ja tym samochodem przyjechałem, ja. Na nogi. 1,87 m wzrostu. Mimo, że tutaj jest bańka. Mają miejsce. A no. Widzi pan? Z głową troszkę gorzej. Nie, pompon się mieści, nie no, źle. Pompon. Elektryka. No, elektryka, elektryka. Dobrze. Ustawił fotel. Ustawiłem Możemy fotel. Siadać. Może być. Ty, jest miejsce, zobacz. Mieszczę się. Powiedziałbym, że na styk. A poczekaj, bo to się da zdjąć. Da się to zdjąć. Da się to zdjąć. Nie no, ty no. Ale pom... Nie! No. Dobre, dobre. No, pompon mi się nie mieści. Szyberda, bo szyberda. Ale ile miejsca zajmuje, ty no. No tu jest akurat wcięcie, ale... Przy wysiadaniu. Na głowę. Gdybym miał włosy, to bym sobie je wytarł. Dwustrefowa klimatyzacja, proszę bardzo. Duże pokrętła, duże wszystko. Pokrętła. No wszystko, to podgrzewanie foteli jest takie no. Jak w radiu. W starym takim pokrętłaniu. I jest też ochładzanie fotela. To tylko u ciebie. A? Ja nie zasłużyłem dzisiaj na chłodzenie foteli. No to drugie tam. Przejedźmy się, no. Daj, nuda. Czekaj. Tak, tak, aha, okej. Okay. Więc jest to najbogatsza wersja wyposażenia. Czuć od niej pieniądz. Gdzie?
No wszędzie, no. Nie, no jak wsiadłem tutaj, to takie no, skurkowana ten pozytywne plastik. Wrażenie, bo to prawda. Jestem przyzwyczajony do to prawda. Poprzednich generacji tych modeli, które... No więc Sankyongi z lat 90. były technicznie bardzo fajne, natomiast wnętrze miały badziewne, za przeproszeniem. Obrzydliwe były w środku. Natomiast ten jakoś od koreańskiej konkurencji nie odbiega. Nie. Na poziomie Kia Hyundai'a. Też nie odbiega ceną. Zegary no. Czytelne jak to w Kii. Chociaż to Sankyong, cały czas mam wrażenie, jakbym węgiel jechał. Ale wiesz co, ale tak se siedzi fajne w tym fotele, fotelu. No nie? Nie wyglądały dobrze, a... Ale trzymają dobrze. A jest fajny. No. Gazu! Jaki gazu, no. Boże. O nie. Jest głośny, no. Przecież mówiłem, że jest głośny. To tak, powiem Ci, że pierwsze wrażenie bardzo dobre. Dopóki nie chciałem głębiej ścisnąć pedału gazu. Ale po co? Delikatnie, delektuj się, właśnie, delektuj się jazdą. Taki crossover to jest tak naprawdę miejski auto. Tak, delektuj się. I po mieście z prędkością 40 na godzinę. Dokładnie tak, napawamy się bardzo, proszę bardzo. Nowa droga, równiusieńka. Powiem Ci, że ja mam takie perwersyjne różne upodobania, że nawet Sankyonga mógłbym sobie kupić. Tak? Tak. Ja też, Rodiusa. Przechodzimy do najgorszej części, bo... Taki samochód, sen zaczynają się od 56 900 zł. Jeszcze raz? 56 900 zł. Ale wtedy mamy silnik benzynowy, napęd na przednie koła. No. Dużo rzeczy tutaj z wnętrza od razu wyrzucamy, bo jest manualna klimatyzacja. No. Taki zwykły samochód to 56 900 zł. To nie brzmi źle. To nie brzmi źle. Jak ale jak chcę mieć diesla z automatem na pełnym wypasie, to mamy 85 300 a tak naprawdę? Plus 6, no to właśnie tak naprawdę, plus 6 tysięcy złotych za automat, czyli mamy 91 300 złotych, jakby nie liczyć. 91 tysięcy za małe miejskie autko. Tak. Dewaluacja u nas straszna. Ja powiem tak, no. Dużo. Za takiego wypasionego to dużo. Powiem Ci, że konkurencja nie jest droższa. Nie jest droższa? No nie. To co, przesiadamy się do konkurencji? Deseczka rozdzielcza. No, jak, twarda, jak a tu miękka. Honda, ale nie brzydka. Ciekawa, oryginalna. To nie no. Przypomina innych modeli. O, 6,9. I benzyna. No właśnie. Jedyna rzecz, która mi się tu umiarkowanie podoba, to sterowanie dotykowe wszędzie. Czyli sterowanie no, nawet dotykowe tutaj panel. I sterowanie dotykowe klimatyzacji. Nie ma przycisków. No właśnie, nie ma przycisków. A jak, są sobie, przyciski. A jak sobie wchodzisz z mrozu, to przez chwilę, albo z mokrymi łapami, to przez chwilę różnie bywa ze sterowaniem tym. Także ja wolę gałki, przyciski standardowe. Tak, to wszyscy wiedzą już. Tak. Tak, i w czasie jazdy też. Jak. Tak właśnie. Tutaj masz takie trzy wloty aż masz. No, jak to wentylacja musi... To kurde, to suszarka do włosów. Huragan normalnie. Suszarka do włosów. Tak właśnie. Akurat to dla nas. I sama hamuje. Honda. No. Honda. I ma to sens, no. I tak, samochód jest cichutki, dopóki nie wciśniesz głębiej gazu. Jak wciśniesz, robi się głośno, ale robi się fajnie. No fajnie przeskakuje przez no właśnie, gardy. Przeskakuje. Fajnie nie przejeżdża, on przeskakuje. Fajnie przeskakuje, ale zobacz. No właśnie przeskakuje, a i ja po wolę, to właśnie, samochód przejeżdża. Ale widziałeś, po to właśnie są crossovery, no. 4 na godzinę, 40 na godzinę, proszę bardzo. Raz i przejechaliśmy. Osobówką byś musiał zwalnić normalną. A tutaj... Tym też wolę zwolnić, ponieważ aż tak często się z dentystą nie lubię widywać, no. To przejeżdżać trzeba z otwartymi ustami. Jak się jedzie po mieście? Dobrze się jedzie. Dobrze się jedzie. Zmienia się fajnie biegi, tak no, chodzą elegancko. Fajnie jest. Fajnie się siedzi, tak trochę jak w sportowym aucie, a nie... Nie masz takiego wrażenia? Ten tunel taki wysoki, środkowy... Ale fotelu też nie, fotela też nie można za nisko. Pali mało. Otóż stojąc w korkach i nie oszczędzając tego auta za bardzo poza korkami, uzyskałem spalanie na poziomie 6,9 litra. No bo Hondy mało palą, o czym się to kurde, naprawdę nie jest dobry wynik. Patrz, i z jedynki na piątkę, reszta biegów jest zbędna. Droga Hondo, wprowadź dwubiegów, czy nie biegów? Trzy, bo jeszcze wsteczne. A, przepraszam. Cena. No o, właśnie, właśnie, cena. No i właśnie. Z ceną to mamy tak, że ta cena nie wydaje się szczególnie atrakcyjna. No, też mi się tak wydaje. Gdyż albowiem... No, dawaj. Autko, crossover, proszę pana. Crossovery są modne, bo... 1.5 ze skrzynią manualną w wersji Elegance, w której teraz siedzimy. Całkiem elegancka ta wersja. Całkiem elegancka.
85-600. No. Mniej więcej tyle, co ten Ssangyong, ale mniej ma napęd więcej. Tylko naprzód. No właśnie, ma napęd tylko naprzód. Ponieważ dzisiaj nie jeździliśmy po śniegu, to Ssangyong nie ma szans. Bo śnieg niestety się rozpuścił. Ponieważ Ssangyong ma napęd na cztery koła, który jest jakąś tam zaletą czasami. W błocie, w śniegu, w nietypowych warunkach. W każdych innych warunkach Honda jest dużo fajniejszą propozycją. Za te tam 80 parę tysięcy. Mamy samochód z silnikiem benzynowym, który powinien pali, być mniej awaryjny. Który pali malutko, to jest silnik bez doładowania. No właśnie. Honda jest dużo przestrodniejsza, jest dużo praktyczniejsza. Znaczy się nią przyjemniej jedzie, no. Jedzie się nią trochę przyjemniej, jest dużo praktyczniejsza. Wyobraź sobie, Honda praktyczniejsza. Kto a jednak, kiedyś pomyślał, no. Honda jest praktyczna. No przyjemniej się jeździ niż Ssangyongiem. No może w Ssangyongu tak Honda trochę... Honda jest przestronna. Co tak to się porobiło? Starają się udawać, że jest tak nowocześnie. Tutaj nie starają się, bo tutaj po prostu tak jest. No. Nie, tu jest moim zdaniem nowocześniej. Ale tam kolorami to wszystko. Oj tam, wiesz, lakier fortepianowy i te srebrne aplikacje to już jest niemodne. A widzisz, a w Korei cały czas jest. No. No.